Minecrafta można grać na bardzo wiele sposobów. Można grać uczciwie, ale również można cheatować. I w dzisiejszym odcinku będziemy mieli najlepsze cheaty w Minecraft. Dzisiejszy tryb gry w Minecrafcie zmieniamy na tryb Bóg. Dzisiaj będziemy Bogiem w Minecraft, będziemy mogli robić dosłownie wszystko. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19. No a ja oczywiście witam was bardzo serdecznie w Minecrafcie. Jak widzicie, jestem już Bogiem w Minecraft. Jak widzicie, mam jakieś tutaj podstawowe rzeczy, mam też nasiono, nie wiem po co mi to nasiono, możemy je swobodnie wyrzucić. Ale jak widzicie, mamy tak, mamy skrzydła, anielskie skrzydła, normalnie możemy latać, więc to jest w ogóle totalny kozak. Mamy dodatkowo jakiś spele i to jest tak, mamy Thunder Strike'a, czyli tutaj będzie chodzić coś o po prostu pioruny, będziemy mogli piorunami strzelać. Mamy Diamond Generator, czyli będziemy mogli sobie respić tyle diamentów, ile będziemy tylko chcieli. To jest, wiecie, to jest najlepsze, co może być. Nie, no nie powiecie, że nie, przecież kurczę, mieć nieograniczoną ilość diamentów w Minecrafcie, to przecież każdy by chciał. Możemy też Life Generator, czyli możemy tworzyć życie. Tworzyć życie, rozumiecie, co to znaczy tworzyć życie w Minecraft? No ja, kurczę, nie wiem, co to znaczy tworzyć życie. Mamy też Chunk Minera, co oznacza, że będziemy mogli... Chunk? Będziemy mogli chyba cały chunk wykopać jednym kilofem. To jest niesamowite. I dodatkowo Convert Wand, czyli... Coś będziemy mogli przetworzyć na coś, na... Nie wiem na co, ale to się zaraz okaże. Mamy też Light Feeder, czyli będziemy mogli latać prawdopodobnie dzięki temu. I mamy Knockback Slime, czyli będziemy mogli kogoś odrzucać. To w ogóle widać, że jest odrzut 10 na tym, okej. Dobra, ja proponuję przetestować. O kurcze, o Jezu, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Czy ja dostaję obrażenia jako Bóg? Uwaga. Jesteśmy nieśmiertelni. Jesteśmy nieśmiertelni, możemy robić wszystko. Nie jest mi nic straszne w tym momencie. Czekajcie, ja się... Sprawdzimy, czy da się utopić, na przykład jako Bóg. Uwaga. Okej, schodzą mi serduszka. Pytanie, znaczy schodzą mi te bąbelki. Pytanie, czy jeżeli minie czas i te bąbelki znikną, czy ja będę się topił, czy jednak twórca tej modyfikacji zadbał o to, żebym był totalnie niezniszczalny jako Bóg. Uwaga. Jesteśmy niezniszczalni, nic nam nie grozi, w ogóle serduszka nie schodzą, no dobra. W każdym razie możemy teraz przetestować po kolei każdą umiejętność, jaką według twórcy tej modyfikacji powinien posiadać Bóg, więc zacznijmy może od tych piorunów. Z tego powodu, że no idźmy po kolei, tak, żeby to... O kurczę, czy ja jestem szybszy, jak to mam w ręku? Chyba jestem, bo teraz patrzcie, tu idziemy sobie tak, a tu nagle... Wow! Dobra, czyli będziemy szybsi dzięki temu też, to fajnie, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli dzięki temu latać, ale to zaraz sobie poogarniamy. Najpierw ogarnijmy to. Okej, okay. Czyli możemy zrzucać tym i po prostu wszędzie piorunami rzucać. Uwaga. Wow, wow. Ale huk. Co jest grane, jakie to było głośne. Czekajcie, pogodę muszę zmniejszyć. Jakie to było przeogromnie głośne. Jeszcze raz, uwaga. I... Dobra, jesteśmy przepotężni jako ten Bóg, naprawdę. To tak brzmi potężnie. O nie, tylko czy ja w tym momencie właśnie podpaliłem cały świat? O nie, to niedobrze. Ale dobra, musimy to przetestować na jakimś, nie wiem, na świni. Uwaga, czy świnia zostanie... Albo krówka, uwaga, czy krówka zostanie usmażona? Normalnie, jożing smażing, ty. I jeszcze mamy przepalone mięso. Dobra, to jest przepotężne. Dobra, łap krówka. I kolejna. Super, i kolejna. O, nie trafiłem, teraz, uwaga. Halo. Czekajcie, musimy ściszyć jeszcze tę pogodę, ona jest zdecydowanie za głośno. Uwaga. Nie no, nie trafiłem w nią. Au! Dobra, dobra, no nie no, dobra, jakby, słuchajcie. Piorun jest przepotężny, możemy tym niszczyć wszystko. I później sobie poprzetestujemy też to jakoś, nie wiem, może inaczej. Może w nosy, na potworach, o, to będzie genialne. Dobra, sprawdźmy teraz Diamond Generatora, uwaga. Mamy normalnie jeszcze blok. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Teraz pytanie. Nie, dobra, nie kopię tym kilofem, bo to jest chunk mine. Ten. Wykopujemy chunki, więc boję się, że coś się stanie. Ale możemy dzięki temu. Możemy sobie robić masę diamentów. Co jest grane? I my w tym momencie możemy też wykopać to i. Czekajcie, ja zamieniam cały świat w diamenty w takim razie. Uwaga. Dobra, uwaga. Cel na dzisiejszy odcinek: zamienić 3 chunki w całe diamentowe. Nie, no dobra, mamy masę tych diamentów. Ile mam? 50 diamentów mam, a tu są jeszcze bloki, których nie wykopałem. Dobra, tu już jest tyle diamentów, że już by nam wystarczyło do końca rozgrywki. Dobra, sprawdźmy Life Generator. Co robi Life Generator? Uwaga.
Mamy. Człowieka stworzyliśmy. Stworzyliśmy człowieka, który jest villagerem. Wow, 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 uderzyłem go. Dobra, tak nie powinienem chyba karać jako Bóg, nie? Bóg nie karze, przecież Bóg jest miłosierny. Dobra, czekajcie. Musimy zrobić tak. Musimy zrespić więcej tych popów. Wow! To się takie jakby tworzy pole czy coś. Dobra, i teraz tak. Ja wiem, że ja jestem Bogiem. Znaczy, ja nie jestem Bogiem, dlatego ja mogę robić wszystko, dlatego mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, co w tym momencie zrobię. A. Nie! O kurczę! Nie, zapomniałem, że jak piorunem dostają, to się zamieniają w wiedźmy. Niedobrze, niedobrze. Dobra, to musimy stąd odejść w takim razie, bo nas będą atakować teraz. Chyba, że je pokonujemy. Dobra, możemy je pokonać. Uwaga. One są niezniszczalne też. Dobra, nieważne. Nie ma co. One się będą leczyć, więc to możemy sobie darować na razie. Odbiegnijmy gdzieś dalej i przetestujemy może chunk minera. Uwaga, kopiemy chunk miner. Wow! Dobra, mamy chunk miner, jest potężny. Dobra, schodzimy na dół w takim razie. Kopiemy na sam dół, kopiemy na sam dół. Czy ja jestem w stanie wykopać nim bedrock na przykład? Wow! Co się stało? O, dobra, tu jest bedrock w tym momencie już, czyli tu już nie mogę więcej wykopać, okej. Okay. Ale, dobra, to jest... Tylko jak ja sobie teraz wyjdę? No tego nie przemyślałem, widzowie, szczerze przyznam. Czekajcie, czy ja na bok też mogę kopać? Czy to działa tylko w bok? To działa chyba tylko, znaczy tylko w dół to działa chyba, dobra. To tak, sprawdźmy, czy ty możemy latać w takim razie. Czy ty możemy, nie wiem, podwójnie... O! Nie, to chyba... Aha, to jest to. O! O! Jak trzymam shifta, to lecę wtedy. Okej, dobra, czyli trzeba trzymać shifta, to mi się podoba. I teraz jak puszczę... A, dobra. Myślałem, że ciągle by... bo one tu przyszły do mnie! One przyszły mnie sobie zaatakować. Nie, dobra, czekajcie, musimy zrobić tak, musimy... O kurczę, dobra, podleciałem lekko do góry. Zobaczmy, co jest to, convert... Wand, o kurczę, mam... Co to jest? Co ja zamieniam? Co to jest za blok? Ej, czy już mi nie działa kopanie chunków? Albo działa, czy nie działa, już nie wiem. Wow, działa! Wow, dobra, odlatujemy stąd. Ona, czy ona się spali? Proszę, spal się, błagam. Pomogę ci się spalić. Nie! Czy to jak wpada? A, dobra, tam. Nie, no ona musi się... Nie, ona wzięła fire resist pewnie i... O, dobra, zginęła. Dobra, super. Dobra, czyli mamy przetestowane to latanie, mamy przetestowane kopanie chunków. Jeszcze nie sprawdziliśmy knockbacka. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak bardzo kogoś odrzucę. Tego jestem mega ciekaw. Dobra, lecimy tam w stronę tamtej wiedźmy i uwaga. Chodź tutaj. Wrzucamy ją do dziury. Uwaga. Pum. Chciałem ją wrzucić do dziury, ją przerzuciłem nad dziurą. Co jest? Dobra, to tą wrzucamy do dziury. Uwaga, chodź tutaj. O kurczę, ja myślałem, że ja wpadam do dziury w tym momencie. Dobra, czy ona nie wpadła do dziury? Nie wpadła do dziury. Dobra, teraz to zrobimy. Uwaga. Tu od boku. Dobra, jest i spada na dół. Nie spadła na dół, no nie wierzę w to. No nie, no co mnie będziesz... Czy na mnie nie działają te? Dobra, myślałem, że jej nie mogę nic zrobić, bo myślałem, że jest taka potężna, że mi dała takie trucizny, ale czy ja jestem w stanie jakoś się wyleczyć jako Bóg? Halo? Wow! Stworzyłem człowieka kolejnego. To nie było zbyt mądre, ale dobra, więcej ich tam nadopuszczamy. Nie, no dobra, to jest świetne, tylko proszę, nie no, mnie teraz będzie ciągle to biło, naprawdę. Ile to jeszcze mamy? 20 minut poisona, dobra. Wow, dobra, lecimy do... Ej, jestem ciekaw, jak wysoko jestem w stanie wylecieć tym urządzeniem. Czy jest jakaś granica, czy na przykład dotrę do nieba może? Fajnie by było, nie? O kurczę, tu do góry. Dobra, lecimy na samą górę i jak będziemy spadać, bierzemy sobie, lecimy na tym, na tych skrzydłach i rzucamy tym na przykład. To jest to. Dobra, uwaga, lecimy i rzucamy. I robimy tutaj taki syf tu będzie zaraz. Wow, nie, te pioruny są najlepsze zdecydowanie, mi się najbardziej podobają, serio. Mi się zdecydowanie, ej, wiecie co? Wiem, czego nie przetestowaliśmy, a co trzeba przetestować. Bóg w piekle. Jak poradziłby sobie Bóg w piekle? Ej, to jest ciekawe pytanie. Dobra, musimy to sprawdzić. Musimy sprawdzić, jak by to wyglądało. Tylko pytanie, czy tutaj... Oczywiście nie będę miał obsydianu, ale czy ja jestem w stanie tym wykopać na przykład obsydian? Czy to jest na tyle mocny kill off, że ja mógł... Ale wiecie co, ja mam też diamenty w sumie w ekwipunku. Można by było zrobić kill off, ale jestem ciekaw, czy to wykopię ten... Okej, wykopaliśmy, podoba mi się to, można wykopać w ten sposób, dobra, czyli to jest tak potężny kill off, tylko on powinien szybciej kopać, ja nie wiem, czy on kopie szybciej niż diamentowy, no ale trudno, zawsze coś, można sprawdzić, jak on kopie tutaj, dobra, mamy kolejny blok, potrzebujemy ich 10, ale widzę, że obok mnie już stoi tam trochę portal, więc chyba nie będziemy potrzebowali ich aż tak dużo, zaraz to sprawdzimy.
Z tym, że wykopię jeszcze ten blok, ok. I zobaczmy, ile tu nam brakuje. Ok, mamy tak, raz, dwa. Tu jeszcze dwa. Jeszcze dwa nam brakuje. Dobra, czyli idealnie te dwa. Dobra, idealnie jest. Czy mogło być lepiej? Dobra, roz... Wow, bałem się, że już wykopię se czanka, nie? Bo to tak raz działa, raz nie działa. Ja za bardzo nie wiem, kiedy to w końcu wykopuję tego czanka, kiedy nie wykopuję. No ale dobra, mamy portal do Netheru, więc będziemy mogli się tam dostać. Mamy zapalarę, więc jest wszystko, czego potrzebujemy. No już naprawdę nie trzeba nic więcej, jak po prostu pójść i zobaczyć, jak sobie poradzimy w tym Netherze. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tylko czekajcie, rozwalmy ten blok. Tu mi się zapaliła ta skrzynka, zgaśmy ją. I uwaga, tu stawiamy, mamy portal zrobiony, zapalamy portal, świetnie. I czy tu coś mamy, co chcemy? Nie, no, jestem niezniszczalny, to po co mi takie rzeczy? Dobra, idziemy do Netheru, zobaczymy, jak sobie tam poradzimy i ciekawe, czy Nether jest jakoś przystosowany pod Boga, czy coś, czy nie? Chyba po prostu normalny Nether, ale wiecie co, jest fajne to, że możemy dowolnie latać i nic nam się nie stanie, więc możemy się czuć najbezpieczniej na świecie w tym Netherze. Ej, dobra, ja nigdy nie zwiedzałem w ten sposób Netheru, przysięgam. Nigdy. To jest tak szybkie zwiedzanie w tym momencie. Możemy sobie lecieć nad lawą. Mamy gasta, który nam i tak nic nie zrobi. Lecimy sobie do góry, na samą górę i będziemy znowu lecieć w dół. Uwaga. Pa, ten strzela do mnie jeszcze. Dobra, on niebieskim zadarł. Uwaga. Kurczę, ale pokonaliśmy go, chwilę, moment. Dobra, to było coś pięknego. Dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Znajdźmy twierdzę może jakąś, czy coś tego typu. Byłoby fajnie znaleźć albo bastion. Bo jestem tak potężny, że to jest pierwszy raz, kiedy jestem w stanie zespeedrunować Minecrafta w chwila moment i nie zginąć. To jest najlepszy tryb na świecie. Dobra, sprawdźmy, czy gdzieś tutaj bym mógł być ten bastion. Kurczę, ja... Czy tam jest... Nie, to nie jest bastion. Niedobrze, widzowie, ale możemy się tak szybko przemieszczać, że powinniśmy za chwilę znaleźć. I ten Nether ogólnie, nie wiem, jakie wy macie zdanie na ten temat, ale mi się tak podoba Nether od wersji 1.16, jest naprawdę, jest piękny, mi się mega podoba. Tu teraz jest cudownie. Dobra, i o, jest bastion, dobra, super, mamy bastion, czyli możemy zrobić, co mi bijesz, nic mi nie zrobić, patrz co się robi w tym momencie. Skazujecie nas, Jozing Smazing. Dobra, ty, chodź tu. Nic mi nie zrobisz. Halo. Dobra, czekajcie, zbierzmy. Ja chcę zrobić tak, znajdźmy tutaj jakiś blok. Proszę mnie zostawić, ależ proszę mi nic nie robić. Dobra, co to jest za bastion? Czy ja będę pamiętał, gdzie było złoto ulokowane? Uwaga, chyba było tu. Chyba tutaj, jak dobrze. Nie tutaj. Z tej strony? Kurczę, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale możemy, albo tu chyba, albo nie? Dobra, nie wiem, widzowie, ale tak, tutaj, zdecydowanie tutaj. Pytanie, czy ja mam jakieś bloki, możemy sobie zabrać. Okej, zostawcie mnie na chwilę, ja muszę tutaj przygotować to. To jest tak. Czekajcie, bo chyba to źle zrobiłem, tak? Tak. Weźmy to. Dobra, mamy to. I możemy teraz się kopać tutaj. Mam nadzieję, że tu mi się czank nie wykopie. Dobra, nie wykopie mi się czank. Tutaj jest złoto. Uwaga, złoto. Halo. Jest złoto. Dzień dobry. Dobra, czekaj, bo się denerwuję w tym momencie. Dobra, pokonani. Można... Wow, prawie mi tu zbiegł. Dobra, kopiemy to złoto. Tu jest go masa, totalna masa. Tutaj jest tego złota, więc będziemy mieli teraz taki zapasik, że... Łohoho, jeszcze trochę. Dobra, robimy tak. Tylko jestem strasznie szybki, jak mam... Tutaj wybrane te, dobra, czekajcie, zróbmy tak, otwórzmy to i otwórzmy im to tam, czekajcie, tu, chodźcie tu. Wow! Co się stało? Dlaczego jestem pod wodą? Znaczy pod lawą, co ja gadam? Dobra, wyjdźmy na to. Dobra, podejdźmy do góry. Ale wykopaliśmy czanka teraz w tym momencie. To tak nie miało wyglądać. To tak zdecydowanie nie miało wyglądać, widzowie. No ale dobra, no trudno, wykopaliśmy czanka, więc straciliśmy całe złoto w sumie, które tam było. No ale dobra, znaleźliśmy bastion, czyli w sumie wszystko, co się dało zrobić w tym odcinku, w sumie zrobiliśmy. Mogliśmy jeszcze fortecę znaleźć, pójść pokonać smoka, ale to już były takie, to już było takie na siłę. Wiadomo, że go pokonamy, jesteśmy nieśmiertelni, więc nic nam totalnie nie grozi. Więc wydaje mi się, że w tym momencie możemy zakończyć ten przecudowny odcinek. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No, a ja jako przepotężny, wszechmogący, prawda, minecraftowy bóg, no, żegnam się z wami w dzisiejszym odcinku. Widzimy się ponownie, kurczę, no nie, wpadłem do lawy znowu, to tak być nie może. Dobra, czekajcie, wylecę do góry. Wlećmy tutaj do góry.
Halo, halo, wylośmy tu. Dobra, jesteśmy. No i dziękuję wam bardzo. Minecraftowy Bóg z wami się żegna. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.